Witajcie. Jarek dzisiaj działa, słuchajcie, przejechał, widzę już tędy raz. Tam poszedł, jego jeszcze nie widzę ani nie słyszę. Z tamtej strony też pojechał, idę zobaczyć, bo mówi, że przewróciła się gdzieś brzoza na pole. A ja dzisiaj robię co innego. Także na razie nie powiem wam co. O. Ale takiego badyla to trzeba zabrać. To trzeba zabrać. Idziemy zobaczyć, gdzie Jarek. O, tutaj już pomielone, widzicie co wychodzi z tego? No nie wiem gdzie jest. A nie słyszę ciągnika. Musi tam gdzieś na... O, widzę już ciągnik, ledwo co, ale widzę. No w każdym razie tutaj, słuchajcie, jak zrobię jeszcze jedną rzecz taką, co widzieliście może fragment w poprzednim filmie, to tam jest, tam zobaczycie po prostu czym się zajmuję, a dokładnie czym się zajmuję to zobaczą wspierający, bo tam będzie taki specjalny film właśnie zupełnie o innej rzeczy i tam będzie można zobaczyć czym to ja się tam zająłem w tej chwili. Oczywiście związane całkowicie, absolutnie z tym, co tutaj się dzieje, z tym, co tutaj robię. Także zapraszam, a tu w tej chwili idziemy zobaczyć, co tam na końcu pola. No i co jeszcze, słuchajcie, jak to zrobię już, to co się tamtym, za tamto się zabrałem, to możesz ty. Kurczę, no i co masz, to trzeba jechać po prostu i zabierać takie badyle, takie kamienie. Bo co prawda widzę, że ta glebogryzara łamie tutaj tą całą rudę. Ale mimo wszystko jest jej duże, takie kamulce to będą tylko przeszkadzały, no. Nawet przy koszeniu to będzie potem problem z kombajnem, bo złapie takie coś, to będzie ten. No w każdym razie ja się chcę zabrać za bronę, słuchajcie. I przelecieć to broną wszystko, ciężką, żeby przygotować już podsiew. O, tutaj widać jeszcze mokro jest, po tych deszczach co były. Ale po prostu jak to przejadę wszystko, to ewidentnie wtedy już siew, a takie to zgnije, to jeszcze będzie fajnie, bo będzie wodę trzymać. No i żeby przygotować tutaj pod zasiew jak trzeba. Także to na pewno, tu jest trochę grząsko. No ale trzeba przejechać, trzeba. No i ten. I zaraz zobaczymy co tam, bo widzę, że tam w narożniku samym na końcu jest Jarek, to idę zobaczyć. No, już prawie doszedłem. Zaraz będę gadał z Jarkiem, zobaczymy co tam słychać. To wam zdam relację. No słuchajcie, jesteśmy przy ciągniku. Tym razem jedziemy z zamkniętą klapą od glebogryzarki. No i słuchajcie, robota jest nieporównywalnie lepsza. Spójrzcie na to. I spójrzcie na to, nawet w perspektywie widać, że to jest zamkniętą. Tu praktycznie podsiew. Tutaj jest otwartą. Jest trochę, słuchajcie, gorzej. Ale to dlatego, że Jarek mówi, że jak się trafi ruda, to ona wtedy po prostu wyskakuje. A tak to jest w środku i ją mieli. Z jednej strony nie jest tak tragicznie, ale jak ją tam po prostu pomieli tą rudę. Natomiast tu słuchajcie, to jest piękna rzecz. Ja bym to już siewnikiem po tym jeździł. Pamiętajcie, to jest po prostu pierwszy rok takiego prawdziwego, że tak powiem, pola prawdziwej uprawy. Po tym wybijaniu tego wszystkiego, co tutaj rosło, wyrywaniu i tak dalej, przywracaniu potencjału rolnego. Jeszcze to oczywiście mi zajmie, bo to nie jest rzecz taka, którą ja po prostu to dzisiaj skończę. Także ten, ale idzie ku dobremu. Zobaczcie, co się dzieje z zamkniętą klapą. Widzieliście tam na początku, co się dzieje, kiedy klapa nie jest zamknięta. A tu zielsko jest właściwie już skasowane, domielone. No i jest to w tej sytuacji
co? No to potrzeba jeszcze, moim zdaniem, tutaj akurat jest tyle zielonego, że tu się w nich nie da rady. Ale ten... I tu trzeba by przeorać. Albo poczekać, niech jeszcze będzie. Tu jest taka kłoda, leży brzoza, trzeba ją przejechać. O, zaraz wam pokażę. No w każdym razie to jest takie zielsko, że to trzeba będzie. No zobaczymy, może po prostu to podeschnie parę dni i się wtedy broną przejedzie ciężko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, a tutaj widzicie, jest ta kłoda stara. Ona kiedyś tu musiała się położyć, dlatego tutaj trzeba było to ominąć. No i to trzeba będzie zabrać, ale to muszę wziąć tura i tym turem się tutaj wcisnąć. Tutaj gdzie nie bierze, to jest dołek, wiadomo. O, zobaczcie, co się dzieje. Trafił na jakiegoś korzenia. O, ale to już jest wszystko próchno, no. Jednakowoż ja to zabiorę. O, tak wygląda ta robota. No i tutaj dołek, wiadomo, nie sięgnie. Ale o, tutaj zobaczcie, koledzy są. Babociany zbierają nornice, myszy, wszystko i tak dalej, co tutaj jest. Natomiast tu robota z przykrytą klapą, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Także to bardzo ładnie wygląda, dużo lepiej niż z otwartą klapą. No tylko to mnie trochę martwi. To mnie trochę martwi, bo tego zielska tutaj za dużo. Może jak wyschnie, nie wiem, czy to będziemy orać. Możliwe, że będzie tutaj orka pójdzie, taka płytka, dosłownie tylko tyle, żeby to przykryć. I wtedy dopiero brona ciężka. Natomiast tam po tamtym polu to na pewno idzie od razu ciężka brona. Ja się zajmę jedną rzeczą, o której wam już mówiłem. Film dla wspierających. Zapraszam serdecznie. Oczywiście każdy wspierający raz w miesiącu dostanie jakiś gadżet. Także chcę, żeby to było ciekawie i fajnie zorganizowane. Oczywiście, tak jak zapowiadałem, jeden film w tygodniu. Taki, którego nie będzie oficjalnie. To tyle. Tu zobaczcie, co się dzieje. Zielsko jest pomielone. Ono nie jest już w całości. Tylko tyle, że leży, bo leży, ale jest poszatkowane. Sałatka normalnie. Tyle tylko, że wygląda jak dywan, bo jest to dopiero co. No Jarek tutaj skręca, sam nie wiem, czy dobrze robi, ale tak czy tak, bo powiem wam, że tak, od tej linii brzusto, tutaj są te brzuski, w tą stronę, mniej więcej do tej kulki z tego, tej wierzby, czy co to tam jest, nie wiem, to jest czysto. Tutaj pniaków nie było, bo pamiętam, że jeździłem, jak to było wykoszone, czyste, ładne, to tutaj było dosyć czysto. Natomiast tutaj mogą się trafić, ale jest to maszyna duża, ciężka, pniaki stare, popróchniałe i pewnie będą wyglądały tak jak tamte, które wyciągnąłem. Jeszcze idę zobaczyć, bo Jarek mówił, że tutaj gdzieś upadło drzewo i też muszę wziąć piłę, słuchajcie, i tą przyczepę tura, pociąć to, od razu wywieźć. Tutaj takie chaszcze, ale to sobie z tym poradzi, bo to takie patyczki, to wiecie. O, tutaj jest ta brzoza, wywaliło ją pewnie z rowu, bo ona tam już nad rowem to tak średnio to wszystko wyglądało. Nie no, tego to nie ma co zbierać, to się wszystko zmieli. To tak samo. Także rzeczywiście tu trzeba będzie
wziąć piłę i zrobić porządek. To też już suche, takie spuchniałe, to pod nogą to się łamie, to jest nic. No w każdym razie, wiecie co, może jeszcze pójdę zobaczyć tą grykę tutaj, no. Bo dawno nie oglądaliśmy gryki, a sam jestem ciekawy, jak ona wygląda. Bo tam już byliśmy, na tamtym polu, tam. Tam bzyczy, huczy, wszystko jak trzeba. Pszczoły pracują, będzie miód gryczany. Także się okaże. No a tutaj, no są te badyle, czasami się takie trafiają, patyki. Ale to jest nic, to dla grabogryzarki to taki patyczek, to wiecie co, to jest patyczek dosłownie, no to z mieli to jest. No widzicie, tak wyglądają te korzenie spróchniałe tutaj. No po prostu do niczego tutaj się, no one się nie oprą tej maszynie. Bardziej to już swoje lata tutaj jest w ziemi, pogniło, potruchlało i tak wygląda. Przejdziemy tutaj zaraz za rowem, zobaczycie, jak ta gryka wygląda. O, tutaj jeszcze jakiś badyl. To zabierzemy go. Tu muszę zrobić, słuchajcie, porządek. Tu. Bo tutaj wrzucałem badyle. No i niestety tam będę miał zabawy. O. Widzicie tutaj takie sobie kołki. O, jeszcze to mu zabierzemy. Takie coś też zabierzemy, żeby nie miał na drodze. No i tutaj jest już to domielone tam. A tu gdzieś jest przejście. Tyle tylko, że pytanie gdzie? Chyba tu. Nie wiem, jak w tym rowie, czy woda stoi, czy nie, ale tutaj kiedyś mostek zrobiłem. A to już niżej jest. O, sucho jest. O, jesteśmy na polu gryki. Z tej strony tak to wygląda. Pięknie kwitnie. Pszczoły łażą. Tu jakaś jedna nawłoć, tu parę sztuk tych nawłoci, ale ogólnie to widzicie, chwasty poduszone. Przyjdzie żyto o zimę i chwastów nie będzie. O to chodziło. Jednym słowem, troszeczkę sposobu, naprawdę chęci i nie trzeba po prostu się bawić z tą chemią taką twardą. Słuchajcie, tam gryka to widzę, że na poziom nawet i ponad 1,20 m ma. Także jest dosyć ciekawie. Przy gryce chyba to nie chodzi o to, czy ona jest wysoka, czy niska, bo ona tak czy tak da plon, mam nadzieję. Tu pszczółka, widzicie, łazi, pracuje, całe pole jest w tych pszczołach. Także jest całkiem nieźle. Tu się przejdę, bo Jarka słyszę już coraz bliżej. No. Także tutaj całkiem nieźle to wygląda. Ja zanim jeszcze, słuchajcie, przejdę do auta i pojadę tą robotę robić, o której mówiłem, to przejdę się tędy i zobaczę, czy tutaj nie ma żadnej jakiejś przeszkody dla niego. Ale zobaczymy jeszcze. O, tam bociany za nim łażą, wydłubują wszystkie te nornice, myszy i inne szkodniki. O.
rzeczywiście są miejsca, w których trzeba będzie zrobić tą orkę, żeby to odwrócić i zyskać trochę masy zielonej na nawóz. Przez to, że to jest tak wysoko, gruba ta poducha, glebogryzarka nie łapie do końca, ale łapie na tyle, że korzenie są zniszczone. No, zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie, to jest pniak. No, on po prostu już jako magazyn wody się nadaje jeszcze. A to są takie o bajery, które tutaj były, ale wylazły pod glebogryb gryzarką. No niestety, tu jeszcze jakiś gruz. Śmieci tutaj wywalali mnóstwo. Jak to było takie bezpańskie tyle lat. O, następny pniak, zobaczcie. Także to jest po prostu tutaj wszystko do zmielenia i raczej nie obawiam się tutaj o maszynę, żeby tutaj coś się stało z nią. A tu są takie, o, widzicie, drobiazgi. Nie ma na to, to nie ma żadnego wpływu na tą maszynę, przecież to na to jest naprawdę. O, zobaczcie, tutaj też taki pniaczek. O. Także to wszystko popróchniałe. Przechodzę się właśnie, żeby ewentualnie, jak byłby jakiś duży kołek czy coś, to żeby oczyścić drogę, to rzucam tam na bok. O, masz się. Jakaś ta sarna tutaj nawet się zbudziła. Się wystraszyłem nagle. Mówię, kurde, co, leci coś czy co? Ale o, tu jeszcze trzeba jakiegoś badyla takiego suchego wynieść. I to w te krzaki, a potem to będzie wszystko zbierane. Myślę, że na jesieni zobaczymy. No i tutaj już, tutaj w tym miejscu jeszcze raczej nie ma, dopiero gdzieś tutaj z tej strony może być jeszcze coś, jakieś chabzie, jak to się mówi. A bociany cały czas Jarka pilnują, łażą za nim równo i wybierają wszystko, bardzo dobrze. Na tym polega właśnie ta ekologia. Przy okazji zwierzęta tutaj bardzo mocno współpracują z rolnikiem, bo zamiast to truć, słuchajcie, wszystko, to wystarczy ciągnikiem przejechać, a bociany wybiorą i nie ma się co stresować z tym. Muszę też zaopatrzyć Jarka w paliwo tutaj, żeby nie zabrakło nic a nic. Lepiej jest, powiem wam, przy tej klapie opuszczonej. Różnica jest ogromna, zresztą widzieliście tam na samym końcu. Dobra. Jeszcze wam pokażę tutaj też to, co było zmielone wcześniej. To, co było zmielone wcześniej bez klapy, żeby zobaczyć. Tutaj jest z klapą, a tutaj pierwsza akcja była właśnie bez klapy i zobaczcie, jaka jest ogromna różnica.
Widzicie? No dobra, pomielone, zniszczone, tu już nic nie wyrośnie z tego po prostu. Te kwasy nie są w stanie się odrodzić. Natomiast o, je widać, po prostu jest tutaj dużo tej masy i ona jest dosyć jeszcze taka, widać, że stała. Natomiast tutaj po tej klapie to nie ma się czego spodziewać. Dobra. To tyle z dzisiejszego tutaj pracy w polu. Jadę przygotować tamten sprzęt, a dla zainteresowanych to Wam pokażę oczywiście, co tam robię, żebyście widzieli, że jest coś tutaj się dzieje innego. Jeszcze przejdziemy tędy. Że coś tu się dzieje innego, słuchajcie, też dodatkowo. Mam nadzieję, że to wszystko zaowocuje dość szybko, pod warunkiem, że jeden element, który jest mi bardzo, bardzo potrzebny, uda mi się zdobyć.